19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Dzisiaj poważne tematy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o koronawirusie. A jeśli rozmawiać o takich trudnych sprawach, które trzeba dobrze wytłumaczyć, to nie kto inny jak szef Pogotowia Gorzowskiego, Andrzej Schmidt. Dzień dobry, panie doktorze. No i zły wstęp. No ja wszystkiego wytłumaczyć nie mogę, na pewno, ale dzień dobry. Ale dlaczego zły wstęp? No, no ja są mądrzejsi ode mnie w tych sprawach. Liczę na pana, bo jeśli o medycynie rozmawiać, to najlepiej z panem, bo mam takie wrażenie, że pan po ludzku to nam wyjaśni, tak po prostu tak jak jest. No panie Andrzeju, postaram się. Co to jest za ten koronawirus? Co to w ogóle jest za diabelstwo? Szczerze mówiąc, należy do tego podchodzić z powagą, ale bez przerażenia, dlatego że z powagą mówimy tylko i wyłącznie o tym, że z tego powodu, że ten wirus rzeczywiście łatwo się rozprzestrzenia. Natomiast nawet mimo tych danych, że jest tam 4 czy 5-krotnie bardziej wyższa śmiertelność niż w przypadku grypy, to trzeba pamiętać o tym, że ten koronawirus był już u nas. Naprawdę, między nami funkcjonował, tylko o tym nie wiedzieliśmy. A że zaraz, troszeczkę zaraz. Co to znaczy był? Nie no rozumiem. Był, po prostu redaktor. Był. To już wcześniej było, a my nie wiedzieliśmy? Ależ oczywiście, że tak. Jest to jeden z typów po prostu. Tych wirusów, koronawirusów jest mnóstwo, a ten troszeczkę zwariował i tyle. Ma rzeczywiście w tej chwili złą opinię, bo dlaczego miałby mieć dobrą? Narozrabiał już bardzo mocno, natomiast musimy się przyzwyczaić do tego, co już coraz więcej ludzi fachowych od tego, wirusologów, epidemiologów podkreśla, że jest i on już z nami będzie. Kwestia świat tylko jest, i wyłącznie tego, żeby się nauczyć z nim żyć. Świat jest dzisiaj podzielony, my jesteśmy dzisiaj podzieleni na tych, co panikują i tych, którzy... Panikują mniej. No... I tych, którzy mówią, nic się takiego złego nie dzieje, słuchajcie. No nie, no tam nie, parę prawda. Tam... Nieprawda, źle się dzieje jak z każdym wirusem, bo proszę pamiętać o tym, że mimo tego, że na przykład stwierdzono, że... Oczywiście mówimy ciągle o statystyce. A statystyka to wiemy, kto to jest i jak się zachowuje. I kto łatwo pisze. Manipulować, tak jest. I to, że wychodzi statystycznie, że jeden nosiciel zaraża tylko dwóch jeszcze ludzi, a na przykład taki wirus, który odpowiada również za choroby dosyć powszechne w tej chwili, które już może nie robią takiej paniki, jak chociażby ospa wietrzna, zaraża 20 co najmniej ludzi, a więc powiedzmy, gdzie tam, kudy tam koronawirusowi do takiego wirusa wywołującego ospę wietrzną, ale... Ja się cieszę, wbrew pozorom, z tego całego zajścia, bo po pierwsze zaczęliśmy o tym mówić, że wirusy są niebezpieczne, nie tylko ten. Po drugie, coraz częściej mówimy o tym, że tym płaskoziemcom i antyszczepionkowcom to już mówimy zdecydowanie nie. No bo nawet jeśli ktoś mówi, że ale na to nie ma szczepionki, tak jest, ale jeśli ktoś się nie zaszczepił na grypę i podłapie tę grypę, taką zwykłą sezonową naszą, no to stwarza już możliwości dla koronawirusa, który mówi tak, wszystko co jest osłabione to jest moje. Także widzimy, mało chorujących dzieci, na szczęście, tfu, odpukać. No właśnie, dużo dzieci... chorujących dorosłych, ale już osłabionych. Nie zdrowych ludzi, tylko już osłabionych. Dzieci mają łatwiej przechodzą. No jak na razie, przynajmniej statystyki o tym mówią, że rzeczywiście łatwiej, że nie są zakażane tym wirusem, tylko że mogą przechodzić w sposób najczęściej bezobjawowy. I oby to się tak utrzymywało, to znaczy, że zdrowy organizm, a takie są najczęściej dziecięce organizmy. No dobra, ale po kolei. Panie doktorze, po kolei. Bardzo proszę. Jak ja bym teraz wyciągnął do pana dłoń, to podajemy sobie dłoń czy nie? Lepiej żółwika. No to żółwika. Bardzo dobra. Proszę. Nogą możemy spokojnie. Nieelegancko. Żółwika. Ale już raz nogę ktoś komuś chciał w tym kraju sprzedać przecież. No tak, to nogą może lepiej nie. Ale to w takim układzie właśnie, gdzie jest ta granica właśnie zapobiegania, a gdzie jest granica no, tego, że zachowujemy się nierozsądnie? Bo na przykład to, co się dzieje z maseczkami, które kosztowały 50 no groszy. Tak. A teraz sprzedajemy po 20 zł, a w ogóle ich nie można dostać. Jakieś totalne wariactwo. Apel. Nie dajmy się zwariować, po pierwsze. Po drugie,
Słuchajmy jednak tych, którzy nie chcą nam sprzedać produktu, ale raczej chcą nam powiedzieć, jeśli już mamy wybrać sobie coś, co wybrać. A więc jeśli maseczki, chcielibyśmy się naprawdę ochronić, to są to maseczki, które najczęściej mają w sobie tę warstwę, którą się nazywa filtrem HEPA. Nie przypuszczają wtedy takich cząsteczek, które są. Ten filtr jest, ma oko bardziej ścisłe niż rozmiar wirusa. W związku z tym ten wirus teoretycznie do nas się nie dostanie. Ale kto powinien maskę nosić? Bo też bym chciał to rozwiązać. Ależ ta oczywiście, osoba, która już jest zarażona? Czy... Ależ oczywiście, że ten, kto podejrzewa u siebie, że jest kichający, prychający i może nie jest to tylko grypa sezonowa, ale może jednak koronawirus. Bo wirus generalnie jak jest wilgotno, to ma większe szanse. Dobrze, Błaszczak, rozumie. Nie zawsze. Cholera, to tak jest skomplikowane. No tak, bo gdybyśmy tak przyjęli, że na przykład wysoka temperatura zewnętrzna, czyli mamy lato, powoduje, że ten wirus nie będzie występował, no to pytanie, skąd w takim razie w Tajlandii? No tak. 30 parę stopni, słoneczko od 7 rano do 19, a wirus mimo wszystko tam się znalazł i się rozwija. Czy tylko wilgotno? No niekoniecznie, aczkolwiek to temu sprzyja. Więc jeśli mamy już coś, to stosujmy starą angielską zasadę splendid isolation, ale tak jest przymrużeniem oka. 2 metry od człowieka i dzisiaj się mówi o tym, że jeśli ktoś nie przebywa nawet w bezpośredniej bliskości osoby zarażonej, która drogą aerozolu, czyli kichając, może nas zarazić, to jeśli to nie jest 2 metry, nie jest to dłużej niż 15 minut, to w zasadzie jesteśmy jakoś bezpieczni. Jasne, że można tego wirusa podłapać również poprzez kontakt z klamką drzwi, ktoś na nie nakichał z uchwytem w autobusie, tylko że gdybyśmy tymi rękami później nie starali się gmyrać gdzieś tam, oblizywać ich, nie zachowywali się tak jak małe dzieci w przedszkolu, tak tylko jak troszeczkę. Przed chwilą nosek, oko, prawda? To tak nie do końca. To jest najczęściej jednak z przewodem pokarmowym, no z nosem. Czyli no, paluszki też... do buzi nie. O właśnie. Paluszki do buzi nie. No dobrze, ale jeszcze jedna zła wiadomość. Alkohol pomaga, nie? Cholera, trzeba przestać pić. Mówimy o smarowaniu od środka, co jest na zewnątrz. Jeśli mówimy o smarowaniu na zewnątrz, to tak, pomaga, żeby tego wirusa nie było, ale to stężenie alkoholu... No ale jak tak marnować, panie Andrzeju, no? Ja już kiedyś raz powiedziałem, i to było przez kilkanaście lat wypominane mi, że powiedziałem tym, wiem, którzy handlują, że... Mały kieliszek nikomu zimą nie zaszkodzi, może to w tym I coś I tej jest. Wersji się trzymajmy. Trzymajmy się, no oczywiście, dobrze. Że tak. Panie Andrzeju, krótka przerwa, Fabryczna 19, dobrze nam idzie, chyba dobrze sobie tłumaczymy, zaraz wracamy. Raz frytki, proszę. Andrzej Schmidt jest dzisiaj ze mną, Fabryczna 19, wracamy do rozmowy. No o koronawirusie cały czas rozmawiamy. No cały czas mam takie wrażenie, panie Andrzeju, że nie do końca jesteśmy, cholera, przygotowani. Ja już jestem starszy pan, choć nie widać, pół wieku. Zaraz Błaszczak się rozkręca, niech pan poczeka. No większa gaduła od Błaszczaka, dobrze, że go zaprosiłem, nie? Panie Andrzeju, chcę pytanie zadać. No mam takie wrażenie, że jako państwo jesteśmy średnio przygotowani. Tak naprawdę, gdybym się teraz tutaj tych młodych, co nam pomagają nakręcać ten program, spytał, jaki numer telefonu, gdzie mają dzwonić, a to inteligentni są, idą o zakład, nie wiedzą. Nie ma pan takiego wrażenia, że bardziej chaos niż organizacja funkcjonuje dzisiaj? Nie do końca. I tak nie. Chaos jest powodowany tym oczywiście, że ludzie przesadzają wielokrotnie. Z drugiej strony, no Polakowi coś kazać, trudna sprawa. Pan chyba żartuje, prawda? Aczkolwiek okazało się, że Włochowi jeszcze trudniej kazać i oni w ogóle nie zastosowali się do tych rygorów izolacyjnych i mają w związku z tym olbrzymi problem i sami się do tego w tej chwili przyznają. Czy jesteśmy przygotowani? No chyba nikomu nie starczyło takiej wyobraźni, nawet w ramach ochrony zdrowia, ani dyrektorom szpitali, ani pogotowia ratunkowego, żeby sobie zrobić składy, zapasy, nie wiem, ubrań izolacyjnych,
tych maseczek odpowiednich, z odpowiednim filtrem. No bo nie, bo raz, że tych pieniędzy jest za mało, zawsze mieliśmy, więc robienie zapasu na coś, co jest potrzebne raz od świńskiej grypy, to ptasiej grypy i po grypę, po wirusa eboli, więc raz na i ileś nie wiadomo, tam czy się przyda, czy nie przyda. Dokładnie, więc nie mamy, mamy na co przeznaczać te pieniądze. Chciałbym, żeby lepiej to państwo było przygotowane, na pewno. Ale nie mogę powiedzieć, że mamy w tej chwili dramat totalny, a z tymi telefonami, no to jeśli już naprawdę ktoś nie wie, gdzie ma zadzwonić, to na pewno wszyscy wiedzą 112, prawda? Nie zachęcam, żeby dzwonić no ale tam. Dobra, bez paniki, panie Andrzeju, bo nie jesteśmy po to, żeby tutaj panikować. Zaczynam się źle czuć. Jakie pierwsze objawy? Niech pan się ode mnie odsunie, dobrze? Jeszcze dalej. Hipotetycznie. Hipotetycznie to mamy najczęściej. Najczęściej to są dolegliwości przebiegające z wysoką gorączką przede wszystkim. Mhm. Pierwsza rzecz, to jest gorączka. Wysoka gorączka. Druga to są najczęściej dolegliwości dotyczące układu oddechowego. Więc to jest kaszel najczęściej, dokuczliwy kaszel. On, ten wirus bardzo łatwo atakuje górne drogi oddechowe i płuca. Dopiero później gdzieś tam są takie klasyczne objawy grypowe, jak na przykład bóle mięśniowe, trudności z poruszaniem się. To jest raczej dopiero później. No a już takie schyłkowe to jest następująca po tym wszystkim niewydolność układu krążenia, więc taka zdecydowana męczliwość nawet przy bardzo niewielkim wysiłku, ale najczęściej dotyczy to ludzi, którzy już mieli chore serducho. Nie daj Boże, czujemy się źle, powinniśmy zadzwonić najpierw, tak? Czy Kurzów jest przygotowany według pana do tego, żeby odwiedzać chorych u nich w domu? Ja nie słyszałem jeszcze, żeby w naszym mieście był wprowadzony jakikolwiek reżim izolacyjny. Oczywiście rozsądek mówi, że należy unikać skupisk ludzkich, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, a więc no niestety, kino, teatr, filharmonia w naszym wypadku, czy imprezy sportowe. Natomiast po świeżym powietrzu, gdzie jest przepływ powietrza i nie jest tak łatwo się zainfekować, to nie ma takiego problemu, a więc czyli jeśli ktoś imprezy w pomieszczeniach zamkniętych raczej niestety tak, bo tak? Tam mamy ruch powietrza najczęściej jest taki zamknięty, jest ten, mucimy tę samą objętość powietrza, prawda? Więc to jest troszeczkę inaczej. Trochę mnie pan uspokoił, bo ja na sezon żużlowy czekam. No więc ja też się zastanawiam, czy jak to będzie zrobione w tej chwili, czy jednak ten pierwsze rzecz, czyli Jancarza, czy będzie, czy to ruszy, czy pójdzie, czy nie. 28 marca. Czy więc nie tak za daleko, bo to 2 tygodnie raptem, dokładnie, prawda? Znaczy, póki co to mamy rozporządzenie wojewody, który zakazuje imprez masowych. No tak, no ale i teraz to pytanie, co jest... to jest, znaczy masowa impreza, bo no, literalnie to 999 okay, osób. W porządku, teraz pewnie narażę się strasznie. Przynajmniej, przepraszam, według deklaracji 95% Polaków. A co z kościołami? No. Największa impreza masowa na świecie, regularnie odbywająca się, prawda? We Włoszech. I osoby starsze w większości wypadków, prawda? A więc te, które już są schorowane, bo przecież wiemy, że połowa kościoła dzisiaj zajęta jest jednak przez ludzi starszych, w podeszłym wieku, prawda? Młodzieży. Czyli te osoby, jest, które są najbardziej zagrożone, tak się mówi, no tak? Zdecydowanie tak. I pytam się, czy ktoś mi tutaj przyklei łatkę lewaka, co tutaj powiedziałem, akurat Fabryczna 19 propaguje odejście od kościoła, prawda? A to nie o to chodzi. Czy ja mówię o rozsądku? Chodzi właśnie o to chyba, żeby zachować rozsądek. Ja myślę, że tak, tym bardziej, że msze święte są jednak w telewizji, nic to nikomu się nie stanie. Panie doktorze, no dobra, no to nie straszymy, ale powiedzmy sobie tak naprawdę, jak powinniśmy się zachowywać. No słyszymy, że mamy myć ręce, tak? Co to nam to daje, że myjemy? Naprawdę... I że żółwik lepiej, a najlepiej na 2 metry, tak? Myjemy ręce, tak? Czyli nie obrażamy się na nikogo, jak ktoś mówi nam, dobra, możemy powiedzieć sobie po prostu cześć, nie musimy podawać dzisiaj dłoni. Tak, no i to mówię, to nie jest też tak, że jeśli ktoś ma przecież umyte przed chwilą ręce, a jeszcze ze sobą nosi coś, spryska te ręce jakimś alkoholem, pan sam sobie to... No tu ja zaczynam mieć kłopot. Przychołubił to w tym programie, ale niech tak będzie. Te 65%, prawda, i ktoś umył, jasne, że nic się nie stanie. Natomiast to jest takie, nie stawiajmy kogoś w przykrej sytuacji, chociaż ja wiem, że ten odruch Polaka to jest zawsze
zawsze łapę wyciągamy i tyle, bo to jest to dla nas takie naturalne. Natomiast już w innych państwach nie jest to tak koniecznie, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że tam, gdzie ręki nie podają, to się wirus nie rozwija. Rozwija się również, ale zmniejszajmy ale to pole. Ale nie pomagamy wirusowi. Natomiast mimo tego, że w tej chwili niektórzy stają się naczelnymi higienistami tego kraju, to proszę wierzyć, że to mycie rąk, to co ja powiedziałem dużo wcześniej, to ja się cieszę z tego, że może wejdzie nam gdzieś tam w ten nawyk, że coraz częściej, coraz mocniej. I naprawdę, mycie takie co najmniej 30-sekundowe pod bieżącą ciepłą wodą z mydłem całkowicie wystarcza. Czyli myjemy tak dokładnie, tak, paluszek jest, po paluszku. Mało tego, trzymamy to mydło cały czas w ręce, żeby ono się spłukiwało, nie odkładamy tam. Najlepiej by było, gdyby to były mydła w płynie. Wydaje mi się, że mówimy o truizmach, ale ja sam potrzebuję takiej informacji od żony, która do mnie mówi, chłopie, do łazienki idź, umyj ręce, bo po prostu o tym najnormalniej na świecie zapominamy. I nic się nie stanie, jak co jakiś czas przetrzemy nasze klamki w chałupie, bo przecież chodzimy wszędzie. To są truizmy, ale w pewnym momencie gdzieś o tym zapomnieliśmy, bo te choroby brudnych rąk, tak one się nazywają, w Polsce nie są najpopularniejszymi chorobami. Na szczęście, to znaczy, że nie jest z nami tak źle, mimo tego, że tych kilogramów mydła zdaje się w Polsce wcale tak statystycznie dużo na głowę nie wychodzi, ale nie jest tak źle. Opanowaliśmy wiele tych takich chorób. Ma pan wiedzę, że w miejscach publicznych typu urzędy, nie wiem, supermarkety dzieją się właśnie tego typu rzeczy? Bo ja wiem przynajmniej o jednym przypadków publiczna firma, szef zrobił jakieś tam szkolenie i tak dalej, mówi zróbcie to, róbcie tamto, a pani sprzątająca niech tam szczególnie zwróci uwagę na klamki. Czy to się dzieje w naszym Gorzowie? Słyszy ja mam pan nadzieję, ja mam nadzieję. No dobra, ale ja mam takie wrażenie, że tutaj chyba czegoś brakuje, nie? To ale znaczy, czego? No to właśnie tego, że powinien, nie wiem kto, prezydent, wojewoda stanąć i powiedzieć, słuchajcie, rozporządzenie A, B, C, D, F, G, H do zrobienia. Jak Boga no, kocham. Trochę tego potrzebujemy, cholera. Nie chcę no. ani prezydenta Rzeczypospolitej, żeby do mnie mówił, że mamy myć ręce. Nie chcę ani pana ministra zdrowia, nie chcę ani pana wojewody, ani prezydenta miasta, nikogo więcej. Wolałbym, żeby wyszedł tu inspektor sanitarno-epidemiologiczny i powiedział, słuchajcie ludzie, no bo dlaczego mielibyśmy do jakiegoś stanowiska przypisywać ich jakąś super wiedzę? Bo to nie jest tak. Ja wolałbym, żeby mnie to fachowiec przekonywał. I tak się dzieje, że wielokrotnie jak już ktoś nie wie, co ze sobą zrobić, to dzwoni do fachowca. Mieliśmy fachowca ze Słubic. No popularna dziewczyna na całą Polskę. No. No okej, w porządku, ale oprócz zupełnie niemądrego zachowania pani inspektor powiatowej, oprócz rzeczy, które nie powinna ujawnić, oprócz dosyć ekscentrycznego wyglądu, to muszę powiedzieć, że przekazała tam mnóstwo rzeczy, które były rzeczywiste, prawdziwe i takie, jak powinno się taki zachować. Taki mamy dzisiaj świat, że obrazkowo czytamy, a nie merytorycznie. Ale dzięki tej pani, proszę zobaczyć, jakieś tam setki tysięcy odsłon i ktoś, kto nawet nie wiedział, a chciał wysłuchać wszystko, nie tylko zobaczyć, jak wygląda, to jednak usłyszał, co było zrobione, jak było zrobione i że to jest dobre. No ale że w część tych wiadomości było jakichś dziwnych, no to cóż tam. Ale może tak, jak pan mówi, dzisiaj może pewne wiadomości istotne wymagają również jakiegoś ekscentrycznego przekazu, chociaż takiego przekazu bym nie polecał. Panie Andrzeju, ostatnie 2-3 zdania poproszę. Najkrócej mówiąc, nie panikujemy? Nie, rozsądek, zachowujemy zdrowy rozsądek, się, ale zachowujemy się rozsądnie. Ale nie olewamy koronawirusa. Wprowadzamy zasadę, słuchajcie, najlepiej kiwamy głową i tak się witamy. Ostateczności żółwik. Myjemy dłonie, zwracamy uwagę na to, żeby zachowywać po prostu higienę. Nie panikujemy, tak funkcjonujemy, tak żyjemy. Tak a jak jest. Mamy starsze osoby w rodzinie, jak każdy z to nas ma. To robimy im kwarantannę rodzinną, czyli mówimy, robimy wam zakupy, mszę świętą, jeśli już naprawdę i proszę mi tu nie przypisywać lewactwa. Można obejrzeć przynajmniej przez najbliższe 2-3 tygodnie w telewizji. Ale ja myślę, że kapłani też już o tym myślą. Ja też myślę, że będą tak do tego tematu musieli na pewno w jakiś tam sposób podejść. No dobra, no panie Andrzeju, dziękuję za tę rozmowę. Ja czuję się mądrzejszy dzięki panu. Niesamowite. I troszeczkę uspokojony, ale też
kopnięty delikatnie w tyłek, że wiem, co trzeba robić, ale nie będę biegał szturmem do supermarketu, 20 kilo mąki bez nie sensu, kupię. Bez sensu, zupełnie bez sensu. Nie dajmy się zwariować, nie. Ale bądźmy ostrożni. Takie przesłanie dzisiaj powinno wybrzmieć po tej audycji. Doktor Andrzej Schmidt był dzisiaj ze mną, to była dla mnie przyjemność. Dziękuję panie doktorze. Zdrówka życzę.